This time I'm ready. Because I know war. Siemaneczko, debeściaki, z tej strony Bora, witam was w 13 odcinku gierki Fallout 4. Mam nadzieję, że ta 13 nie okaże się pechowa jak we Francji. Taki ponury żarcik. W fabryce większość ludzi, większość tych bandytów jest pozabijana. Musimy tylko znaleźć, kurde, tego pieprzonego gnoja. Bandytę number one. Nie wiem za bardzo, gdzie on jest. 27 metrów tam. Tędy nigdzie nie przejdę. Tu jest kolejne dodziałko. Tu jest wyjście. Na co mi wyjście? Tu już wszystko pogrzebałem, porozwalałem. Tu nie ma jakiegoś przejścia? Nie ma. Dobra, tutaj nie ma co. Tu już nie ma co przychodzić. Nie wiem, dlaczego mam takie problemy z tą misją, no ale mam. Mam nadzieję, że to jest jedyna misja, która będzie mi takie problemy stwarzać. Spróbujemy pójść tam. Ale tutaj chyba też nic nie było, no ale przejdziemy na drugą stronę, dobra. Wiem, działko. Nie, tutaj też nic nie ma. To było chyba przez nie otwierane już. O! I spinka poszła się jebać. Dobra. Sweet. O, niepotrzebnie wziąłem. Karabin, samoróbka. Wiem, będzie za ciężko. Niewiele, ale jest za ciężko. Czekajcie, musimy... Ten pistolet wyjebie. I już jest w miarę dobrze. Bomba, tak? Nie wiem, co ta małpa robi, ale pewnie to jest bomba. Dobra, tu nie ma nic, ale zróbmy sobie ten karabin, czekajcie, bo bardzo jestem go ciekaw. ...47 pestek, niewiele. Tam byłem, nie? Teraz, tak. Tu jest exit, czyli nie. Najprawdopodobniej dołem, najprawdopodobniej tutaj mogę coś wziąć. O, aż spinka kolejna poszła się walić. Otwarte. Taśma klejąca się przyda, nożyczki raczej nie. Wow, gdzie? A, tam! Zaraz będzie po mnie. Dobra, muszę coś zjeść. Ja pierdolę, no i tak to właśnie wspomagacze. Bomba cukrowa może być. Ciasteczka. Nie wiem, co mi to da. Kwiat marchwi. Ktoś tam przebiegł? Nie. Kwiat tykwy. O, to mi coś więcej da. Zjemy jeszcze jeden ten kwiat tykwy. No i dobra, i tutaj najprawdopodobniej chyba już nie byłem. Tam jest jakiś terminal. Byłem, przecież tu jest wszystko porozwalane. Tu była ta winda. To mi coś da? Coś mi da, ale... Ale chciałbym sobie tędy jeszcze pójść teraz.
Chociaż ten chyba też już śmigałem. Tam ktoś jest. To nie śmigałem tutaj chyba. Czekajcie, to jest przyperacze. Terminal. Chaos. I znowu za pierwszym razem. O kurde. O. Coś chyba wybuchnie. Coś chyba wybuchnie. O, a mnie tam nie ma. Tam jest jakiś robot. Patrzcie, aktywowałem go. Rozwalili go, tak, tak. Rozwalił robota. Ale cóż. Trochę zyskałem. Potem, jak sobie nie zapomnę, to sobie do niego podejdę. Może pozbieram z niego jakieś części. Tam jest na górze kolejny robot. Okej. Okay. O, i mam kolejny poziom, tak? Dobra, przejdźmy sobie do tego poziomu. Pięknie, mogę wybrać kolejnego perka. Nie to, nie to, to będę... Do odporności, a to... No nie wiem właśnie, co mam... znaleźć. Tego muła tutaj mam już. A ninja? A to? Dobra. Pierwszy poziom modyfikacji zaawansowanych. I nadal idziemy w inteligencję, jak najbardziej. Okej. Ktoś tam łazi na górze, co to jest? O, to jest chyba mój cel! Tak, to jest chyba mój cel. Dobra, jak te szperacze. Szkoda, że się tych lamp chyba rozwalić nie da. Może się da. Jest tam ktoś, jak widzieliście. Nie wiem, czy on będzie siał granatami, czy nie. O, zaraz się dorwiemy, kolego. Czekajcie, niech tylko tutaj cień... O, już mnie widzą. Cholera, działko. Dobra, schowałem się. Nie no, to działko trzeba zdecydowanie wyeliminować. Tak. Tak to ja sobie mogę strzelać. Od kogo ja dostałem? O, tu jest! Jared? Dobra, Jared nie żyje. O! Pięknie, czyli misja wykonana. To ten Jared był tym moim celem, aha.
Dobrze. Oj, na dole kogoś widzę. Już wyeliminowany. Ale ja to działko chcę rozwalić, bo chcę tam... Mielonka. Chcę tam dojść, bo chcę tam coś wziąć. Weźmy jeszcze jedną mielonkę. Dobra. Pięknie. Zobaczmy, co sobie ten patafian tutaj miał. Granat ułamkowy. To już mi jest niepotrzebne. Ty co miałeś? Nabój do strzelby, dobrze. I ten robot mnie ciekawi teraz. Znowu coś do mnie strzelało? Ulepszony moduł namierzania, spoko. Dobra, wejdźmy sobie teraz tam do góry. Czyli misja wykonana, możemy już wracać na tę... Aha, tutaj. No i dobra, Jared, co miałeś? Klucz do sejfu? Steampack, pięknie. Krótki ka... O, kurcze. Za dużo dźwigam, ale... Mam ubiór. Pancerz z prętami. Nie wiem, czy mi to więcej da. 10 do ochrony i co są te błyskawice, nie wiem. No pewnie. Czyli to wyrzucamy. Waga 1. Patrzcie, jak ja wyglądam. Jej, jaki kozak. Okej, czyli coś musimy wyrzucić, no. Skórzany napierśnik? Nie. Aha. Albo to, albo tamto. Kumam, kumam. Napierśnik 8 waży, wyrzucamy go. Workową maskę. Czyli to też wyrzucę. Jeszcze za dużo? Wiecie co, może uzbrojenie jednak, nie? Granaty pół ważą, no to tak to nie jest dużo. Co to kurwa? Deska? Po co mi to? Działko obrotowe, no to zdecydowanie potrzebuję. Kurde, jeszcze 5 kg zrzucić. Nie wiem, jakimi koktajlami się posługiwać jeszcze. Luka granat, spoko, ile wa... O, wartość 100. Samoróbkę wyrzucimy, sprężynowiec wyrzucimy. To zostawię. Coś tu z ubioru jeszcze trzeba wyrzucić. Dobra. Chuj z tym. Co ma być, to będzie, no. To bierzemy. Śrubokręt nie, dziękuję. Ty, gdzie on ma ten safe? Gdzie ten Jasiu ma ten safe? Przydałoby się go znaleźć, nie? Ty, Janek, gdzie żeś miał ten safe? Powiedz ty mi, gdzieś ty miał ten safe? Smołówka. Co to jest smołówka? Widelec obiadowy, no. Całe życie takim marzyłem. Bardziej mnie interesuje, gdzieś ty miał safe w tej chwili. Pewnie gdzieś... Co do mnie jebie? Znaczy, co będzie? Butelka po piwie nie, dziękuję. Celna ciężka. Ale to będę miał już za ciężko. No
uwaga. O kurde. Wiecie co, to może nie być taki zły pomysł. Wyrzucimy 3 koktajle. Już się waga zgadza. Ten terminal ci działa. O, tam ktoś był. Kto to jest? Gulnie, bandyta. Ale dobra, nie teraz. Teraz nie mam czasu na to. O, o Milmenach tutaj jest coś napisane. Dobra, olać to. Wyciągaj broń. Tak, kto się zaraz tutaj przyjdą, ale mógłbym to olać w sumie, nie? Do kogo ty to się prujesz? Zrobiłem ci trzecie oko w czole. Naboi, jak widzicie, niewiele. Ale na to nic nie miała. Dobra, zobaczymy, czy teraz się da przenieść tutaj w ogóle. Ale jak jestem wewnątrz, to chyba nie. Lexington, nie. Ja tutaj mam wrócić tutaj, na skarpę Ten Pines. No dobra, czyli... Muszę wyjść, ale to jest spoko, zaraz się... Gdzie tam ktoś do mnie dupie? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. O, tu jest. Dostał. I jeden strzał wystarczy. Kurde, tylko tych naboi już nie mam wiele. Do tej fajnej pukaweczki. Lampa próżniowa. Co to jest? Zaraz będę musiał znowu coś wyrzucić. I tak w kółko, no. I tak w kółko. Zbieramy, wyrzucamy. Zbieramy, wyrzucamy. Śmieci, o. Tutaj coś, aluminiowy karnister, aluminium nie. Aparaty fotograficzne, proszę, rób zdjęcia. O, mam exit, dobra, spoko. Do wspólnoty. No dobra. Fabryka zaliczona. Sorki, że tak to dużo trwało, ale przynajmniej są dwa plusy. Wyeliminowałem wielu wrogów. Co dało mi dodatkowe doświadczenie i bardzo dobrze. I kolejny wielki plus to to, że znalazłem kolejną figurkę. A więc jakby nie było, nie jest źle. Nawet bardzo dobrze. O to chodzi. Żeby coraz lepiej się koksić, coraz więcej przeszukiwać, coraz więcej doświadczenia zbierać. A nie kurde, tylko przejść do przodu, byleby przejść grę. Liczy się też zabawa. A ona tutaj jest przednia. Przynajmniej dla mnie. Dobra, okej. Okay. Gdzie to mam iść? Tam. 18 metrów. Jak te wasze brzoskwinie? Rozmawiamy. Nie będę już podskakiwać. That's the best piece of news we've had around here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So we're in. You can count on us if you need help down the line. Thanks again, friend. No i super. Z Prestonem Growellem muszę porozmawiać. A który to jest? I'd like to trade some items. To jest ten Minutemen, o ile dobrze pamiętam. Co? Nic tutaj nie masz. Mięso. Hmm.
Ile mam caps locków w ogóle? Gdzie to jest napisane? Niecałe 600. Dobra. Preston Grower. To ja muszę iść w piździec tam, tak? Zobaczmy na mapę. Tak, do sanktuarium się muszę udać w tej chwili, na pewno. Czystą wodę, no... Przeniesiemy się do sanktuarium. Teleporty tutaj są bardzo dobre. Skracają znacząco drogę. Jakbym miał tak łazić po całym tym, po całej tej mapie, to... W końcu by się za którymś razem znudziło i to bardzo szybko, wydaje mi się, nie? Kurde, o coś tam było w grzewie. Mogłem to czytać, a nie pierdzielić. No, trudno. Co jest? Przeszukamy? Na razie nie. Co ja tu mogę zrobić? Aha, tą wodę, tylko że... Generować surowce. No dobra, dobra, ale... W tej chwili to nie o to mi chodzi. Now, the trick with water pumps is to find a good spot for them. Some place you can dig down to groundwater. A co, tam jest źle? No nie gadajcie, że ja tą... Just looking to trade a little. Tą wodę źle zrobiłem. I know I'm not the only person here who's lost someone. O, robocik. No właśnie, przypomniałem sobie teraz, że on może moje rzeczy dźwigać. Preston, zaraz z tobą porozmawiam. Ty, Cartman, gdzieś ty jest? Cartworth. Password. Nie. Would you like to? As you wish, sir. No i patrzcie. No, not now. All right, then. Czekaj, że czekaj. I'd like to trade some items. Of course. Jak wymienić? No i tutaj dopiero do niego teraz idę, czy co? Co ja tu mogę mu dać? Azbest. Nie. Jakąś broń bym mu chciał dać. Cewka przekaźnika mocy. To nie jest to? Cholera, teraz już sam nie wiem. Drewno mógłbym mu dać. I to jest chyba tak. To chodzi o to, prawda? Do beściaki. Tu chyba chodzi właśnie o to, że... Czekaj, nie tak prędko, wszystkie granaty. Imbryk mogę mu dać, karnister z benzyną. Damy mu 5. Tylko, że ja to potem będę chciał wszystko sprzedawać, ale to w sumie nie teraz. No i fajnie, i waga spada. Koszyk na zakupy. Wszystko mu tutaj damy. Krótka dwururka, nie, to zostawiam. Aha, no właśnie. Waga spadnie. To też mu zostawiam. Lampę próżniową, nie wiem dlaczego, ale sobie zostawię. Laserowy muszkiet, standardowy celownik. Czyli mam kolejne rzeczy. Metalowe wiadro mu zostawię, miedź też. Miotłę sobie, niech sprząta, miskę dla psa. Mięso szpona śmierci, o kurde. Wartość 110. Całkiem niezła wartość, naboje zostawiamy. Nadziewane jajka, mniam, mniam, Kombinezon krypty mu też zostawimy. Nożyczki, nie wiem po co mi od razu mówię. Odlot, ogniwa fuzyjne. Zostawimy mu może z 4. Oleje. Nie wiem po jakiego grzyba mi też ołówek. Papierosy może mi się przydadzą. Kij baseballowy.
No jak widzicie, to kurde... dużej masy nie ma, ale... pokrywa chłodnicy. Ale wiecie, zbiera się po kawałeczku i... i ta waga jednak spada. Przepychacz. No, też mu dam, bo on będzie czyścił, nie? Puszki. Kurwa, są wszystko ten... śmieci. Pędzel. Płyta grzewcza. Skalpel. Skóra. Oj, coś tam było. Aha, skóry miałem szukać, dobra. Sprężyn 9, srebrna łyżka. No i prawie setkę już będę mógł dźwigać. Ja po prostu to wszystko do niego dam. A potem od niego, jak będę już w tym miasteczku, tutaj w sanktuarium będzie pobudowane już te takie, na targowisku są te kramiki takie ze sprzedawcami, to wtedy ten po prostu od niego wezmę i będę sprzedawał. Taki jest plan. Sztabka złota, świetnie. Nie, ten laserowy zostawiam. Taśma klejąca. Terpentyna. Układ scalony zostawimy. Ulepszony moduł na mierzania. Aha, zawiera plastik, srebro, elektronikę. Dobra, dobra, teraz to już wiem. Nie wiem, na co służą te uprząże. To mieliście mi napisać. Wygrzew, też nie wiem, co to jest. Wędka, na pewno. Włókno balistyczne, ciekawa nazwa i bardzo pewnie się do czegoś bardzo przyda, tak samo jak włókno szklane. Może być złoto kolejne. Złoty zegarek. O, łapa szpona śmierci, nie wiem, zostawiam. Łopaty sobie weź. Żarówki mu też dam na razie. Żeton do metra sobie zostawię. Dobra. Czekajcie, zobaczymy teraz, czy on to ma. Hey, Codsworth. Shall I accompany you, sir? Ty, no co jest? Wymiana! Czekajcie, bo coś się spieprzyłem. I'd like to trade some items. Of course. Aha, czyli on ma tego dużo. Okej, okay, i on wszystko nosi. Dobra, spoko. I to mi bardzo pasuje. Dobra, idziemy pogadać z Prestonem Growellem. Tutaj gdzieś jest. Czekajcie, czekajcie, bo coś tam się nałożyło. Co to jest za... Aha, dobra, Preston. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. Oh. Not much use yet, but once we have more allied settlements, you'll have help whenever you need it. So, there's something Świetnie. I need to ask. I guess you know I'm one of the last of the Minutemen. But I never really told you what happened to us. No, interesuje mnie to. Are you really the last Minuteman? Maybe not literally. There must be a lot of former Minutemen out there who gave it up in disgust after the Quincy Massacre. But we were the last active group of Minutemen. And now, well, it's just me. What was the Quincy Massacre? I thought everyone in the Commonwealth knew about that by now. Ale ja spędzę 20 lat. The Minutemen betrayed each other and the people they were supposed to protect. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on to us trzeba było im w te plecy strzelać. And the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead. So I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle. One disaster after another. You saw how it ended and conquered.
As long as you don't give up, the Minutemen will survive. I'm not a ja pomogę. But I can't protect the Commonwealth all by myself. Hell, I could barely protect these people. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. No ba. Hey, that means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Does that mean you'll do it? What makes you think I can do this? You saved us in Concord. There wasn't anything in it for you. You had your own problems to deal with, but you did it anyway. That kind of selflessness has been in mighty short supply around here for quite a while. No dobra. Okay. I'll do it. Good. Good. Welcome aboard. I feel like this is a whole new start for the Minutemen, and the Commonwealth too. Don't worry. I'll be right beside you all the way, General. Why are you calling me General? The leader of the Minutemen has always held the rank of General. Our last leader was General Becker. After he died back in 82, nobody could agree on who should take his place. The one good thing about being the last Minuteman is, there's no one to argue with me when I say you're the new General. Now it's your job to make it more than an empty title. I've got something a bit different for you. So? Our scouts have found a promising spot for a new settlement. The trouble is that some kind of vicious beasts are lairing there. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. No dobra. 25 metrów. Co to jest? Aha, dobra, dobra, to mi pokazuje to. Hey there. So what's your story? Śmieciara. Rob me? Or just ask directions to Diamond City? Nic nie chcę. Co masz na handel? I have a little bit of everything. Budzik, Wartość 18. Ciężarek 2,5 kg, który ma wagę 5 kg. No, tak. Czapkę kwartką. Mistrzostwo. Ty, ja tam miałem coś przecież od tego konia mechanicznego. Dlaczego on mi będzie potrzebny? Co na to? Zresztą, kurde, i tak nic nie kupię, bo zbieram hajs. Dobra, te beściaki, ale w tym odcinku to by było na tyle. Zobaczymy, gdzie pójdziemy w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapę w górę. Nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu. Trzymajcie się cieplutko do kolejnego mojego materiału na kanale Bora Games X. Strzała.